4 czerwca 1989 roku pamiętam bardzo dobrze, ponieważ byłam wtedy w komisji wyborczej. Po raz pierwszy byłam po tej stronie wyborów. Wcześniej na wybory się nie chodziło. Mieszkałam wtedy w Toruniu i znałam bardzo dobrze ludzi, którzy albo tworzyli Solidarność, albo wcześniej byli w opozycji. Ci ludzie przychodzili również do naszego lokalu wyborczego głosować, więc panowała atmosfera święta. Jeszcze nie wiedzieliśmy wtedy, jaki będzie wynik. Nie śmieliśmy w ogóle wierzyć, że cokolwiek jest możliwe, chociaż nadzieje na pewno były. Ale jak już podliczaliśmy głosy i wypisywaliśmy je na formularzu, który się wieszało na drzwiach lokalu wyborczego, no to wiedzieliśmy, że w naszej komisji zwyciężyliśmy. No i oczywiście potrzeba dowiedzenia się, jak jest u innych. Więc zaczęliśmy chodzić po innych komisjach i czytać wyniki na drzwiach. I im więcej tych komisji, tym bardziej widzieliśmy, że zwyciężyliśmy. Jak powiedział ksiądz Tischner, wolność jest wolnością do czegoś, a nie od czegoś. Ja nie mogę powiedzieć, że teraz ja mogę wszystko. Nie mogę wszystkiego, ponieważ szanuję również wolność innych ludzi. W moim przypadku, w tym co robię w tej chwili, wolność oznacza pewien stan świadomości, dzięki któremu mogę tę wolność dawać innym ludziom. Pomagając ofiarom wojen, ofiarom kataklizmów czy długotrwałego ubóstwa, ja poszerzam ich obszar wolności. Człowiek, który myśli tylko o przeżyciu, bo nie ma wody ani jedzenia, w ogóle nie myśli o wolności. Wolność to jest rozwój. I danie ludziom tej szansy rozwoju jest również dawaniem wolności.